Kevin, czy ty pamiętasz swoją pierwszą myśl i uczucie, które ci towarzyszyło w momencie, gdy otrzymałeś propozycję, aby robić zdjęcia na ślubie Britney i Sama? Więc uczucie było... To było coś... Nie mogłem uwierzyć po prostu, bo Sam poprosił mnie i ja jestem bardzo blisko z Samem i to tak wszystko właśnie się stworzyło, że potem on i Britney poprosili mnie, żebym wykonał zdjęcia i filmiki. Tak się zastanawiam teraz od strony technicznej, jak to wyglądało. Czy była prośba o autoryzację z ich strony, czy na przykład były jakieś zakazy, nakazy albo coś, czego nie mogłeś fotografować bądź ktoś? Więc z tymi gwiazdami mam bardzo duże zaufanie i ja byłem odpowiedzialny za wszystko. Ja byłem jedną osobą, która wykonała zdjęcia i filmiki tego ślubu właśnie, więc... Musieli mi zaufać po prostu, więc zaufanie mam duże do nich i po prostu oni wiedzieli, że jeśli to wykonam, to będzie dobrze to zrobione. Jak przygotowywałeś się do tego wyjątkowego wieczoru? Było dużo stresu, kilka dni po prostu nie spałem, bo był stres, tak? Bo jednak wiedziałem, że jeśli nie wykonam tej pracy dobrze, no to będzie może nieciekawie, tak? Ale jednak wszystko dobrze poszło po mojej myśli. I w momencie, kiedy mam kamerę po prostu w ręku, ten stres przechodzi i to mi pomogło w takim sensie, że po prostu zapomniałem o tych stresach, ale na pewno był duży stres. A czy ze strony pary młodej na przykład były jakieś wytyczne, bo jak wiemy, gwiazdy bardzo często mają swoje fanaberie, na przykład preferują jeden profil albo nie chcą czegoś pokazywać. Jak to wyglądało tutaj? Britney jest bardzo otwarta i ja wiem, bo pracowałem z nią wcześniej troszkę, także wiem, o co mniej więcej ona lubi i tak dalej, więc to nie było problemu. Tak samo z Paris, ja wiem dokładnie, jakie kąty, jakie oświetlenie ona lubi, więc każda osoba jest inna i ja po prostu muszę się przystosować do nich jak najszybciej. Jak się domyślasz, nie mogę w takim razie nie zapytać, co lubi Britney i co lubi Paris. Jak lubią wyglądać, jakie lubią oświetlenie, tak jak tutaj wspomniałeś? Więc im więcej oświetleń, tym lepiej. Kąty są bardzo podobne, bardziej tak od dołu do góry, prawda? Ale im więcej oświetleń, tym lepiej. Było też zdjęcie, które właściwie można powiedzieć obiegło cały świat. Czy ty pamiętasz kulisy, jak to zdjęcie powstawało? Tak, troszkę, bo teraz jak tak właśnie powrócę do moich myśli, więc Britney stała jakby pierwsza, potem podeszła Paris i potem podeszła Madonna, no i pozostałe gwiazdy. I było takie, ja powiedziałem właśnie im, okej, robimy zdjęcie i one... jakby popatrzyły się na kamerę, no i zrobiłem, żeby być pewny, zrobiłem tak z 30-40 zdjęć, bo jak wiadomo, nie każde zdjęcie wyjdzie, bo jedna osoba może mieć oczy zamknięte, jedno otwarte i po prostu w tym momencie, jak zrobiłem, poleciałem szybko do komputera, żeby po prostu zgrać to i w tym momencie wiedziałem, że może być to historia. I ta historia na pewno jest już stworzona właśnie dzięki temu zdjęciu, a ja się tak zastanawiam, czy ty miałeś przyjemność porozmawiać z którąś z pań z tej fotografii oprócz Britney? Tak, oczywiście, więc miałem Paris, wiadomo, to jest dla mnie jak siostra, rozmawiałem z nią bardzo dużo, też rozmawiałem bardzo dużo z Selena Gomez. Selena Gomez jest to bardzo... bardzo miła i bardzo grzeczna osoba, więc miałem możliwość porozmawiania z nią, ale także z Madonną i dużo rozmawiałem z Donatelle Versace. Wiadomo, ona stworzyła suknię ślubną i tak dalej, więc ona była bardzo, bardzo miła i też Drew Barrymore. Akurat kilka tygodni wcześniej byłem w studio u niej w Nowym Jorku, więc jakby... No, ja znam każdą osobę, ale też musiałem się skupić na pracy, czyli o Britney, tak, i Sam.